Daliście się wkręcić i pod przykrywką tego, że dowiecie się, kiedy WTF City wraca, obejrzyjcie sobie Playmobil. Cześć! Witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale. Nie, spokojnie, nie wyłączajcie tego odcinka. Akurat to nie była ściema. Dowiecie się dzisiaj dokładną datę, kiedy WTF City wraca. Natomiast chciałem przy okazji wykorzystać to, że wyszły nowe magazyny Playmobil. Jest to wersja i różowa, i niebieska. I swoją drogą też dzisiaj robię taką testową recenzję, prezentację bez samych gazetek. Mianowicie same dodatki, bo też myślę, czy tutaj tak trochę tego właśnie formatu nie zmienić. A może i na moim bazowym kanale wtedy to samo nastąpi, no bo nie oszukujmy się, w 99% najbardziej nas interesują wszystkie dodatki z tych gazetek, a nie same gazetki. Więc myślę, czy faktycznie nie skrócić tych moich recenzji o prezentacji gazetek. Piszcie mi, co sądzicie dziś tak testowo, moi drodzy. No i mamy tutaj całkiem spory blisterek z różową wersją i z niebieską. No ten gość jest ewidentnie z Policji Przyszłości, z Galaktyki w ogóle, więc on na pewno będzie wiedział, kiedy Cyril wraca i na pewno nam to zdradzi. Moi drodzy, dość mocno nietypowy dodatek do Playmobil. Osobiście bardzo bym chciał widzieć takie dodatki właśnie chociażby w magazynach Lego, bo tam no albo same hipki. I nic innego niż hipki, albo jakieś konstrukcje, a zdecydowanie na przykład brak zwierzątek, no w sensie dobra, w Lego Friends niby są, ale to są malutkie zwierzątka. Chciałbym kiedyś dostać dużego konia z Lego, tak jak mamy to do czynienia, moi drodzy, tutaj. Blisterek, tak jak mówiłem, bardzo fajne, są w ogóle dedykowanie tłoczone, nie zapomnijcie tych wszystkich rzeczy później wywalić do odpowiednich kontenerów, posegregować tak jak trzeba, moi drodzy, papier, plastik i tak dalej. Przyjrzyjmy się samemu jednak koniu. Dość dziwny jest tutaj ten element, bo on faktycznie tak odstaje na bok. Oczywiście ma to swoją funkcję, bo Hipek ją może w tym momencie trzymać. No bo tak zgaduję, że to jest klacz jednak, że to dziewczynka konika. Moi drodzy, co tutaj się zgina? To się zgina jego grzywina. Nie no, głowina bardziej. Troszkę szkoda, że tutaj też włosy są też białe. I tutaj na górze, bo faktycznie chciałoby się, by były one innego koloru. W ogóle to jest taki trochę dalmatyńczyk, nie? Kuń dalmatyńczyk. Generalnie powiem szczerze, tutaj też od środka jest tak se, bo tutaj te nogi są tak ścięte, płaskie. No nie wygląda to momentami aż tak fantastycznie, jak się chciało. I moja dziewczyna na przykład zwróciła też mocną uwagę, że czemu ten koń jest taki wychudzony? No bo faktycznie. Ja jej odpowiedziałem, że tu chodzi o to, że tu musi minifigurka pasować i w ogóle, no to powiedziała, no dobra, ale dalej wygląda na wygłodzonego. Czy to sidło na... Siodło nam się zdejmie, moi drodzy? Moje pytanie. Coś się nie chce zdejmować? Kurde, nie chcę go wyłamać. Ale wydaje mi się, że powinno się zdjąć, bo... O, tu mi zeszło już. Bo na pewno jest zdjęte i widzimy, no i tu w ogóle widać chudziznę tego konia. No ajajaj, Playmobil, nakarmże te swoje konie. I mamy tutaj sidło, sidło nam oczywiście spokojnie z powrotem wchodzi. Chyba właśnie zamontowałem je odwrotnie. Ściąga się naprawdę, moi drodzy, ciężko, więc nie ściągajcie go dla zabawy, bo ja na przykład mam już odciski na palcach. A siodło powinno być przecież tak, o, teraz jest dobrze. To tutaj z buzi też się raczej zdejmuje, bo tu widzimy, że są przerwy, ale nie będziemy tego ściągać. Konik dalmatyńczyk spoko, nie pozbawiony wad, bo mówię, tutaj mamy takie coś. No dobra, moi drodzy, zajmijmy się jednak drugim dodatkiem, czyli policjantem. No to są właśnie figurki, o których mówię na przykład w magazynach Lego i często dostajemy, czyli figurki. Chociaż chciałoby się dostać kiedyś kosmicznego właśnie policjanta. W magazynie Lego City niestety tego nie dostajemy, bo tam jest mocno monotematycznie. Są policjanci, ale zwykli, są inni rzeczy, ale wszystko takie zwykłe, moi drodzy. Mówię, konia nigdy byśmy nie dostali. No i teraz, moi drodzy, właśnie prezentacja, czekajcie, żeby wam to zaprezentować. O, działa to w ten sposób. Jakby wyglądał komicznie policjant na białym koniu w kosmosie, no to, moi drodzy, prezentuję tak. Spokojnie, on wam zaraz powie, kiedy premiera serialu. Nie znacie minuty ani sekundy tego filmiku, kiedy on wam to powie. Moi drodzy, jak on wygląda? Dobra, mamy tutaj hełm ściągany. Na całe szczęście pod hełmem są włoski, bo spójrzcie, technicznie rzecz biorąc mogli je sobie darować, a dostaliśmy te włoski. Szybka się nie rusza, jeżeli na to liczycie, no ale spoko, w sensie wiecie, spoko. No i tak tu są takie luki, że on w tym kosmosie by długo nie pożył, więc oni siłą rzeczy pod jakimiś, wiecie, muszą żyć jakimiś jednak... takimi kulami jak w Kraśniku, które chronią przed 5G przed wszystkim, tak i tu przed tym kosmicznym powietrzem, właściwie brakiem kosmicznego powietrza muszą ich chronić. Fajne nadruki, spójrzcie, tu, że policjant wiadomo, z tyłu niestety nie.
nic. To, że będzie trzeba było wyłamać mu głowę, ja tego jednak robić nie będę. To troszkę nam tutaj luźno lata, ten element, nawet słuchać jak nim telepotkam. No i tu również to wygląda troszkę na, w sensie oczywiście, że to jest zbroja i tak dalej, ale to wygląda jakby na jakieś nanocząsteczki, jakieś niewidzialne jeszcze pole siłowe wokół niego by było. Wygląda on całkiem spoko, chociaż bez tego kasku to już tak bardziej jak jakiś zwykły Hans, po prostu, okej. Tak wygląda, jeszcze raz pokażę wam, w tym spoko, ale ten hełm bardziej mi pasuje do jakiejś, wiecie, policyjnej tej, co tam bojówki chodzą, nie, policji. Kolejna tarcza, niby przezroczysta, no i właśnie, tu znowu te nanocząsteczki, które się prezentują, jakoby to była taka, wiecie, tarcza, która nie istnieje, a nagle bziu, istnieje. No i taki oto pistolet, moi drodzy, spoko, ale mocno przypomina mi ten podwójny pistolet z Lego. Jest naprawdę spoko, typas. No, naprawdę, zdecydowanie lepszy jest on niż koń. Oczywiście konia też doceniam, bo tak jak mówię, takie dodatki są zdecydowanie zbyt rzadkie w magazynach, więc okej, mimo wszystko super plus, pomimo tego, że jest, nie jest pozbawiony wad. Policjant również jak najbardziej spoko, do rozganiania kosmicznych tutaj walk jak najbardziej. No ale skoro on jest w przyszłości, no bo niebezsprzecznie... bezsprzecznie z przyszłości właśnie są takie policjanty z kosmosu i z bujek, to może powiedz nam, policjancie z kosmosu, kiedy wraca WTF City? Powiedz nam, kiedy wraca, wiesz ty? Oczywiście, że wiem. Będzie w przyszłą sobotę. Oczywiście, że wiem. Będzie w przyszłą sobotę. Będzie w przyszłą sobotę. No, no i moi drodzy, cała zagadka rozwiązana. No mam nadzieję, że już wiecie i już nie będzie głupich pytań, wszystko wiecie, moi drodzy. Mówię, policjant na koniu, koń nie potrzebuje maski, wyglądałby tak, policjant na koniu w kosmosie. Całkiem zabawnie. Was zapraszam do iścia do kiosków, tam też wtedy, jeżeli kupicie sobie magazyn, to będziecie mogli go przejrzeć i nie będziecie narzekali, że u mnie go nie ma. Ale moi drodzy, jednocześnie właśnie bardzo ważne pytanie do was teraz. Czy chcecie, by recenzje odbywały się z samych dodatków, czy jednak ten magazyn chcecie ze mną przeglądać? Jesteście teraz decyzyjni i czekam na wasze opinie. Natomiast dzięki, że byliście tutaj dzisiaj ze mną i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych odcinkach i to właśnie nie tylko w WTF City, które już wszyscy wiemy, kiedy wraca. Dzięki, że byliście. Bye!